Cześć, witajcie na kanale Sklepu Muzyczny.pl. Ja nazywam się Paweł Tekieli i zaprezentuję Wam dziś wzmacniacz słuchawkowy ART Head Amp 4 Pro. Zapraszam! Wzmacniacz słuchawkowy, jak sama nazwa mówi, ma za zadanie wzmocnienie sygnału, który chcemy przekazać na nasze słuchawki. Het 4 Pro oferuje 5 niezależnych wyjść słuchawkowych z dedykowanymi potencjometrami głośności. Dodatkowo znajdziemy tu też funkcję Listen oraz TalkBack. Wzmacniacz charakteryzuje się wzmocnieniem na poziomie 150 mW na każdym z dostępnych wyjść. Jest to wystarczająca moc do wysterowania większości popularnych modeli słuchawek. Całość zamknięta jest w małej, kompaktowej obudowie, a waga oscyluje w okolicach kilograma. Nadeszła pora zajrzeć do wnętrza pudełka. I przekonać się, jak w rzeczywistości wygląda to urządzenie. Opakowanie wewnątrz prezentuje się następująco. Tutaj mamy takie małe pudełeczko, w którym znajdziemy zasilacz. Standardowy zasilacz do napędzenia. Naszego wzmacniacza słuchawkowego, do tego przejdziemy za chwilę. Tu, oczywiście, mamy instrukcję obsługi. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z tego urządzenia. I na koniec, najważniejsze. Czyli sam wzmacniacz, który prezentuje się następująco. Solidna metalowa budowa. Wzmacniacz nie jest jakoś specjalnie ciężki, ale jak na te gabaryty, to czuć, że mamy coś w rękach. Dobry znak, bo y, to pozwala stwierdzić, że Wzmacniacz posłuży nam trochę, i czas raczej nie jest mu straszny, tak samo jak powiedzmy warunki bojowe, ale przyjrzyjmy mu się nieco bliżej. Na frontowym panelu zaczynając od lewej strony znajdziemy wejście XLR, wejście mikrofonowe do wykorzystywania z funkcją talkback. Dalej na dole mamy 5 kolejnych potencjometrów od Listen out i wyjść od 1 do 4. Powyżej znajdują się przyciski odpowiedzialne za funkcje talk oraz listen. Mamy tutaj talk all lub e, listen all. I później odpowiednio dla każdego z wyjść dedykowane przyciski do wykorzystywania tych właśnie funkcji. Oprócz tego jest tutaj jeszcze. Przycisk zasilania połączony z diodą, informującą o włączeniu urządzenia. Z tyłu znów zaczniemy sobie od lewej strony. Na górze wejście na zasilanie. Poniżej talkback switch jest to wejście na zewnętrzny foot switch, który pozwala na uruchamianie funkcji talkback bez sięgania do tego urządzenia. Więc możemy mieć jakiś foot switch, na przykład pod biurkiem, i naciskając go nogą uruchamiać funkcję talkback. Na górze znajdują się cztery stereofoniczne aux in, są to oczywiście duże jacki. Po prawej stronie znajdują się dwa wejścia na dużego jacka i są to wejścia main in, czyli w zasadzie tutaj wchodzi nasz sygnał, który chcemy dalej wypuścić na kilka par słuchawek. Na górze lewy kanał na dole prawy kanał lub mono, jeżeli podłączylibyśmy tutaj sobie sygnał mono, wyjście listen out oraz wyjścia od 1 do 4 dla kolejnych par słuchawek. Od spodu znajdują się takie gumowe nóżki na całej długości urządzenia, więc nie ma mowy o tym, żeby to urządzenie ślizgało się gdzieś po biurku, po stole, czy właściwie gdziekolwiek go nie postawimy. Bardzo fajna opcja. I na dole jeszcze taki mały smaczek, czyli. Rysunek przedstawiający układ, który, jak mniemam, znajduje się wewnątrz. Warto dodać w sumie jeszcze jedną rzecz na temat tego urządzenia. Boki urządzenia, mam nadzieję, że to dobrze widać w tej chwili, również są wykończone gumą. Jest to ten sam element, na którym urządzenie opiera się, na powierzchni, na której stoi. W związku z czym tutaj też nie ma możliwości, żeby uszkodzić urządzenie gdzieś przy przenoszeniu czy przesuwaniu czegoś po biurku, że spokojnie, myślę, że długie lata ten sprzęcik może służyć. Właściwie powiedzmy, że bez żadnej rysy. Dla kogo jest to sprzęt? Moim zdaniem, jeżeli szukacie rozwiązania, które pozwoli wam na odsłuch, nieważne czy słuchania muzyki po prostu czy na przykład w jakimś domowym studio projektowym albo nawet jakimś większym studio na więcej niż tylko jednej parze słuchawek to wzmacniacz słuchawkowy jest właśnie tym czego szukacie. Um, dlaczego miałby to być na przykład właśnie Ethan Pro? Moim zdaniem chociażby ze względu na to, że macie do wyboru aż 5 wyjść, funkcję TalkBack, więc zdecydowanie jest to narzędzie, z którego można korzystać w studio. Um, w ogóle, czym jest talkback? Wyobraźmy sobie sytuację, że realizator w studio um, siedzi sobie w reżyserce, a pozostałe cztery osoby, no bo mamy pięć wyjść, znajdują się w live roomie. I teraz oni muszą się jakoś komunikować i przecież nie będą pisać sobie SMS-ów. Talkback jest funkcją, która pozwala na podłączenie właśnie temu realizatorowi, na przykład mikrofonu do takiego wzmacniacza i poprzez naciśnięcie przycisku. Może mówić do mikrofonu i wszyscy pozostali w swoich własnych słuchawkach będą go słyszeć. W związku z tym, podsumowując, jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwoli na po pierwsze napędzenie więcej niż jednej pary słuchawek w momencie, kiedy potrzebujemy odsłuchu, z którego naraz będzie korzystać kilka osób, a po drugie chociażby właśnie do komunikacji z zespołem, który znajduje się w innym pomieszczeniu.